Cześć! Dziś obejrzymy sobie klocki Lele i ciężko mi tu jakby nie mieć takiego wrażenia, że to mi trochę przypomina wyjście do sklepu o 20 w Sylwestra. Co się tu dzieje? Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tym zestawem jest trochę śmieszna sytuacja, bo ja go sobie kiedyś sam prywatnie kupiłem, a później jeszcze dostałem od jednego z moich fanów w paczce, moi drodzy. Dokładnie to chyba kupiłem tą, poznaję po swoim Chińczyku, bo oni tak brzydko zaklejają. Więc może, żeby nie było, otwórzmy paczuchę od fana, a nie moją, moi drodzy. Tak jak mówię, no może być, że tak w Sylwestra właśnie będziemy chodzić do sklepu, to znaczy uzbrojeni, zamaskowani, chowając się gdzieś w jakichś jak okopach i idąc kanałami, moi drodzy. Lele, dowiaduję się, coś wygrało. Stand the end, nie mam pojęcia co, w sensie dopóki ostatni pracownik dał radę stać przy taśmie, czy co. 33 elementy, jakiś numer nawet, 6+, moi drodzy, jest apteczka, że niby z nadrukiem, jest babeczka i jest firma Lele, która no generalnie u niej źle z jakością nie jest, więc myślę, że dzisiaj mam przynajmniej taką nadzieję, że też będzie całkiem nieźle. Widzimy, że tutaj jakby jest cała seria, ta jest w ogóle niezła babeczka też, mamy bombę jak w Counter Strike'u, więc całkiem ciekawa seria i fajna i mała, więc z dość tanim kosztem możemy coś wojennego sobie stworzyć. No i widzę, że tutaj też w innym Chińczyku też to było zaklejane, więc nie tylko u mnie. Już moi drodzy, biorę nożyce, już rozcinam i już patrzymy, z czym to się je. Co mamy w środku? No brak instrukcji, ajajaj, ja się trochę tego obawiałem już na samym początku, bo widniała mi tutaj instrukcja i mówię, kurde, no oby była w środku, no i jednak jej w środeczku nie ma, a jak wy doskonale wiecie, mnie takie rzeczy bolą, o ile jeszcze przy minifigurkach to pal licho, bo wiecie, minifigurka to no to złożymy sobie z głowy, albo wiecie, z pamięci, albo cokolwiek, ale zestaw jak go rozmontujemy, wyrzucimy opakowanie, za kilka lat już, no zestawu nie odbudujemy. Więc słabo, zbudujmy go. No i co ja wam, moi drodzy, będę więcej gadał? No generalnie jest dobrze. Co prawda jakby miałem łatwiej zbudować tą konstrukcję patrząc na ten obrazek niźli, na tą instrukcję, ona jest trochę niejasna, ale przy tak niedużych konstrukcjach akurat nie powinien być to kłopot. Generalnie okej, to wygląda trochę biednie, ale weźmy pod uwagę na przykład jakiś, wiecie, zestaw z Lego, gazetek i tak dalej. Myślę, że można to śmiało porównać, no i mniej więcej tak by to wyglądało, tylko w gazetkach byłoby albo to, albo hipol, nie? No tylko oczywiście biorę przez teraz cenę. Faktycznie jest trochę biednie, co to w ogóle jest? To ja nie wiem, bo nie to kawałek muru, nie wiem co to w ogóle takie jest, to kowadełko, nie mam pojęcia w ogóle co się tutaj dzieje na tym planie. Minimalnie zbyt łatwo jest to rozwalić, ale chyba z Lego byłoby podobnie, przy tak wiecie, bo to nie jest jakaś konstrukcja, która tu nie wiadomo jak jest skomponowana, jak się trzyma, jest posklejana, to po prostu jest luźne. Mówię, co oznaczają te tutaj rzeczy? Nie wiem, ja bym to po prostu traktował jako fragment jakiegoś muru, za którym ta nasza babeczka może się chować. No właśnie, nasza babeczka, przyznam wam się szczerze, z nadrukiem jest bardzo, ale to bardzo dobrze, przypomina mi to mocno no chyba najlepsze podróbki, z jakimi dotychczas się styknąłem, albo top 3 najlepszych podróbek, czyli Enlightiny. Moi drodzy, spójrzcie jak ładnie, no tutaj co prawda jakieś niby wyjścia są, ale one bardziej są widoczne, powiem wam szczerze, na kamerze niż jak ja patrzę z bliska. Nóżki zadrukowane, jest tu skrupulatnie w miarę wszystko ok, no i nawet kobiece kształty zostały tu zarysowane, a kształt klaty w miarę podobny do kształtu, kolor głowy w miarę dobrze odwzorowany z kolorem głowy. No właśnie, i chciałem pochwalić, a już widzicie, kurde, głowa mi się przyczepiła tu na stałe i już tego chyba nie zdejmiemy. No dobra, zdjęliśmy, ale trzeba było trochę siły, moi drodzy. Kobietka wygląda bez hełmu, bez czapki bardziej tak, a w czapce, no widzimy, tam się nie dzieje, w sensie pod nią, a w czapce mamy tu ten mikrofon i zostało to wykonane naprawdę solidnie i nie jest to, wiecie, taki element, że się go bał, że go odłamy. Oczywiście, jak na nim staniemy, to tak, ale wiecie, rękami raczej tego nie zrobimy. Z drugiej strony też słuchawka, mamy jakiś daszek, jakiś emblematik, tam powinien być coś. Przyznam się szczerze, ten element w ogóle jest bardzo ciekawy i nawet na Lego bym go wsadził, zobaczył jak to tam będzie wyglądało. Z tyłu troszkę brakło nadruków i szkoda, ale fajnie, bo mamy tutaj również gadżet w postaci rewolweru i to czarnego, w Lego chyba niespotykanego. Mamy również beczkę w ciut innym kolorze niż nam Lego daje, ale już jakoś w sensie szczegółowość taka sama. No i mamy apteczkę, która niestety tu wygląda chyba znacznie gorzej niż na opakowaniu, chociaż nie, no tu jest trochę cięższa niż, cienksza w sensie, materiał jest cieńszy niż tu, no ale szczerze wam powiem i tak jest spoko, chociaż im dłużej na nią patrzę, tym mniej mi się podoba. Największy jednak ból mam taki, że tu fajnie gdyby w środku coś było, gdyby do zestawu była dołączona jakaś strzykawka, byłoby naprawdę spoko, a tak dostajemy po prostu pustą walizkę. Oczywiście to są podróbki i wiecie, tu nie oczekujemy nie wiadomo czego. Jakość tego wszystkiego, powiedziałbym, jest ok. Najsłabiej, w sensie najsłabiej, nie najsłabiej, klocki są ok. Najsłabiej wypada tutaj faktycznie hipek, który generalnie chodzi dobrze, chociaż ta ręka chodzi chyba jej po prostu nie wszczepiłem dobrze. Aj, no ciężko mi powiedzieć, moi drodzy, ta chodzi za ciężko, a ta chodzi za lekko i jeszcze dłoń wypadła i wielka szkoda, bo jak widzimy nadrukowo nie jest źle, jeżeli, no właśnie patrzcie co się dzieje, jeżeli to ma nam stanąć na półce i robić, wiecie, na makiecie za po prostu statyczny obraz, za statyczną babeczkę gdzieś tam stojącą w okopach, no to jak najbardziej ok. Natomiast jeżeli chcemy się tym bawić, no to już tutaj będzie trochę gorzej, to tutaj będzie trochę ciężej, ponieważ tak jak sami widzicie, tu jedna ręka chodzi lżej, druga chodzi gorzej, głowa schodzi z hełmem, da się to jakoś załatwić, ale wiecie, ale już stojący, no wygląda naprawdę spoko i te detale tutaj szczególnie z daleka nie będą absolutnie nas raziły. No one już teraz nie rażą, ale wtedy to już w ogóle nie będą nam tutaj przeszkadzały. Jakościowo mówię, klocki naprawdę ok, buduje się to przyjemnie, rozbudowuje się to naprawdę w miarę przyjemnie, jest ciut gorzej niż w Lego, ale wiecie, no coś musi iść z tą niższą ceną, prawda? Troszkę, mówię, inna kolorystyka niż na opakowaniu, to jest fakt, ale generalnie bym się nie czepiał, uważam za 7,50 to jest uczciwa cena za taki zestaw, chociaż fajniej się na niego patrzy, niż się z niego, wiecie, korzysta, niż się z niego bawi. I ja, kurde, ostatni czasem mam taką dziwną falę, że naprawdę trafiamy na same dobre klocki, kurde, na tym kanale czeka na coś złego i oczywiście dzisiaj czytając te LELE nie liczyłem, że trafimy coś złego, no ale mówię, kurde, idą święta, może się nie denerwować. Moi drodzy, to nie są jedyne LELE na moim kanale, więc obejrzcie na pewno inne. Teraz mam narożniku, jaki rzucam. Moi drodzy, LELE są klockami, które generalnie bać się nie musicie. Jakość ich wykonania może nie jest perfekcyjna, może jest kawałek od Lego odstająca, ale nie są klockami, z którymi się popłaczecie, z którymi się sfrustrujecie i wiecie, skończycie psychicznie jak Joker. Więc można kupować, można się bawić, ale pod uwagę trzeba brać, że ta jakość będzie ciut niższa niż w Lego, ale naprawdę nie jest źle, więc myślę, że naprawdę chociażby raz kupić, by zobaczyć, by sprawdzić, a nuż widelec się przekonać. Dziękuję, że dzisiaj byliście ze mną i jeszcze raz odsyłam was do jakiegoś innego filmiku teraz tutaj, no i zapraszam serdecznie do klikania w subskrypcję, by nie przegapiać przyszłych filmików na tym kanale, a ja że mam dwa zestawy takie, no to będę miał taką małą armię, kurczę, a może ten drugi by się różnił? Muszę też to w ogóle kiedyś sprawdzić. Dzięki, że byliście, bye!